kochani. Słuchajcie, chciałabym dzisiaj poruszyć temat reinkarnacji i tak w skrócie opisać Wam, jak to u mnie wyglądało. Powiem Wam, że ja już od dziecka miałam takie poczucie, że życie nie kończy się na fizycznej śmierci ciała, prawda? Nie wiem, skąd to wiedziałam. U mnie w rodzinie nic takiego nigdy nie słyszałam. Ani od znajomych, po prostu to było jakoś tak we mnie, że po prostu miałam takie poczucie, że coś tam jest, że to życie się kontynuuje, że nawet nie potrafię tego wyjaśnić, po prostu, że nasza historia sięga o wiele dalej niż to obecne życie, prawda? Gdzieś w okolicach, w latach liceum, pamiętam, że miałam takie przebłyski, jakbym zaczynała sobie coś przypominać, ale dokładnie nie wiedziałam, co to jest. I dopiero, jak pamiętam, sobie założyłam pierwszego maila, pierwsze takie kontakty, jeszcze w podstawówce z internetem, prawda? To pamiętam, że wszystkie moje kody to było Miriam. Miriam i Miriam. Ja nie wiem skąd to imię ciągle gdzieś tam w mojej świadomości było w mojej głowie. Miriam i Miriam. I pamiętam, jako małe dziecko ja strasznie nie lubiłam swojego wyglądu, nie robiłam swojego koloru oczu i zawsze chciałam od dziecka, po prostu odkąd pamiętam, miałam takie poczucie, że ja nie powinnam tak wyglądać, że ja powinnam mieć brązowe oczy i w ogóle, że dlaczego ja tak wyglądam? Powinnam mieć brązowe oczy, ciemne włosy i zawsze, i tak przy pierwszej okazji, jak tylko mi rodzice pozwolili, to zaczęłam farbować włosy na czarno i stwierdziłam, że jak kiedyś dorosnę, to sobie kupię soczewki brązowe, bo ja nie mogę tak wyglądać, to jest coś nie tak. Ja nie potrafiłam tego wtedy wyjaśnić, prawda? Dlaczego mam takie poczucie, że ja nie powinnam tak wyglądać, że ja powinnam inaczej wyglądać? I nie były to jakieś kompleksy, prawda? Tylko takie poczucie, że ja nie powinnam być tą osobą, którą jestem. I takie, to było strasznie dziwne, nie potrafiłam tego wyjaśnić. I kolejna sprawa to właśnie te moje wszystkie kody, to były właśnie Miriam i Miriam. I ja zawsze jakoś to imię było w mojej świadomości. Też nie potrafiłam tego wyjaśnić, dlaczego to tak jest. Już później, jak zaczęłam wchodzić w ten proces przebudzenia, zaczęłam się bawić te medytacje różne prowadzone, te spotkanie z przewodnikiem, jakieś poprzednie wcielenia i tak dalej, to właśnie zaczęła mi się pojawiać dziewczynka z rodziny żydowskiej. Zaczęłam siebie widzieć w roli tej właśnie dziewczynki, w postaci tej dziewczynki, taka około 6-letnia. Nie wiedziałam, co się dzieje, ale czułam taki strach, że coś... jakieś komary, muchy... czułam taki strach, że coś jest nie tak, że coś się dzieje. Widziałam swój dom taki... jak to określić? Taką kamienicę jakby. To była moja rodzinna kamienica. I później... pojawiała się ta dziewczynka. Ile razy robiłam tą medytację, taką hipnozę, powrót do poprzednich wcieleń, to właśnie pojawiała mi się ta dziewczynka. I od razu mi się nasunęło to imię Miriam, o którym ja zapomniałam przez tyle lat, prawda? I to Miriam, i mi się przypomniało właśnie, że ja pamiętałam to imię Miriam. I właśnie wyglądałam dokładnie tak, jak chciałam wyglądać jako dziecko. Ta sytuacja... to życie Miriam mi się pojawiało coraz bardziej dokładnie podczas tych medytacji. Była to dziewczynka pochodząca z jakiejś rodziny żydowskiej, prawda? W czasach, kiedy właśnie Niemcy robili czystki. Rok 37 pamiętam, że mi się pojawił. I wiem, że rodzice strasznie tak w panice pakowali rzeczy. I wiem, że nocą przyjeżdża jakiś taki
Taki pan, taki biedny, jakiś wieśniak, który gdzieś chowa mnie na jakimś wozie w ogóle pod jakąś stertą różnych rzeczy i wywozi mnie do takiej babci, do takiego drewnianego domku, który był w lesie. I tam w tym domku ja z tą babcią długo, no jakiś czas jestem, mieszkam i ona bardzo mnie kocha, ja ją też bardzo, bardzo, bardzo dobra kobieta. O wiele bardziej ją pamiętam niż tych rodziców. I w pewnym momencie widzę taką scenę, gdzie pojawia się, że stoimy z tą babcią i patrzymy tak w stronę drogi, ona z takim niepokojem bardzo patrzy. I przychodzi dwóch Niemców, oczywiście, i zabierają mnie, gdzie oni też czuli ból i oni nie chcieli na przykład mnie zabrać, nie chcieli mnie skrzywdzić, ale takie mieli rozkazy i tak mieli robić. I po prostu zabierają mnie i oczywiście później kolejną scenę, którą widzę, to jestem zagazowywana w jakimś takim obozie. No widzę to, tak? Widzę to wszystko, jak to się odbywa, jak mnie nawet w gardle drapie, prawda, i tak duszę się. Ale to jest taka scena, no straszna wydaje się, ale tak podczas hipnozy to czegoś takiego, no nie, ja przynajmniej jestem tylko i wyłącznie obserwatorem, więc ja czuję, ja po prostu doświadczam tego, ale w taki sposób, że po prostu obserwuję, co się dzieje i nigdy jakoś nie ma takich emocji, że coś tam we mnie wyzwala się, czy coś takiego. Nie, absolutnie, to jest totalna akceptacja i takie, no po prostu co się zdarzyło, to się zdarzyło, tak? Nie ma co już w tym grzebać. I to były moje takie pierwsze doświadczenia. Jeszcze pojawiała mi się na przykład, pamiętam, że ze znajomą oglądałyśmy film w kinie, który się odbywał w Pradze. I ja takie miałam poczucie, takie déjà vu, że ja tam jestem, że ja tam byłam, że ja znam to miejsce, prawda? I taki szok, że ja znam to miejsce. To miałam w wielu właśnie takich miejscowościach. I w Grecji tak samo miałam takie podobne uczucie. Gdzie później ta znajoma mi mówi dokładnie to samo, że i to była taka moja właśnie jedna z bratnich duży, a ja jak ją tylko poznałam, to wiedziałam, że my już się znałyśmy gdzieś z jakiegoś innego życia czy wymiaru. Jeszcze wtedy nie potrafiłam tego wyjaśnić, ale to jest takie poczucie, że kogoś poznajesz, ale wiesz, że już się wcześniej znaliśmy. I ona też mówi, że ja tam byłam. Ja mówię, ja też, ja znam to miejsce, ale nigdy w życiu wtedy w Pradze jeszcze nie byłam. I właśnie podczas tej hipnozy, autohipnozy, zaczęły wychodzić te poprzednie moje życia. I też właśnie, że byłam mężczyzną, architektem mieszkającym właśnie w Pradze. I jak zaczęłam poznawać te poprzednie wcielenia, to zaczęłam akceptować to wszystko. Zaczęła się burzyć ta struktura tej takiej fikcyjnej religii, prawda? Że to tak naprawdę nie jest realne, że my jesteśmy nieśmiertelnymi istotami, które po prostu odradzają się ciągle i albo w tym wymiarze, albo w tej przestrzeni, w ziemskiej przestrzeni, albo w innych, prawda? I zaczęło to wszystko się pojawiać powoli. Najpierw to były ziemskie życia. Później znajoma poleciła mi hipnozę z innym terapeutą, z którym ona już miała wcześniej kilka sesji, gdzie wcale nie chciałam się pytać o poprzednie wcielenia, przyznam się szczerze, ale miałam takie poczucie wiecznie, że się czegoś boję, ale nie wiem czego tak naprawdę. Takie poczucie lęku, ale nie potrafiłam sobie tego nigdy logicznie wyjaśnić, bo wszystko było w porządku, tak? Nic mi się nie działo, niczego mi nie brakowało, nic mi nie zagrażało, nie było kogoś, kto chciał mnie bić lub cokolwiek, ale miałam takie poczucie lęku, że czegoś się boję i nie wiem czego. Co miałam na przykład robione... To już też troszeczkę przepracowywałam z psychologiem, ale ona nie mogła dojść do tego, do sedna tej sprawy. Nie mogła dojść do problemu, że to są moje jakieś lęki, czy jakieś takie ataki paniki, czy
Nie, takie paniki to nie były, bo to było takie po prostu poczucie lęku, ale takie przychodziło nagle i odchodziło. I nie wiedziałam zupełnie, skąd to pochodzi. Tak samo miałam też odczyt z kronika kaszy, gdzie miałam tylko powiedziane, że mam na przykład oddechy robić jakieś, mam się skupić na oddechu, na wdechu, wydechu i że to, ale to też nie dotarłam do sedna problemu, prawda? I wtedy miałam właśnie tą sesję hipnozy, gdzie momentalnie, no bardzo szybko mi to poszło, momentalnie zaczęłam widzieć scenę. On mi powiedział po prostu, przenieś się do momentu, gdzie zaczął się ten, żebyś do momentu, albo do sceny, gdzie zobaczysz, skąd pochodzi ten twój strach. I słuchajcie, widzę siebie jako takie kilkuletnie dziecko. W ogóle ja w szoku byłam, bo zupełnie zapomniałam, jakie ja miałam ubranka wtedy. Pamiętam, że już takie, nie takie dokładnie małe dziecko, ale już taka, no nie potrafię powiedzieć ile, no nie wiem, za 8 lat mogłam mieć, może mniej, może więcej, no jakoś tak. W tamtych okolicach pamiętam, widzę siebie, że na bosaka oczywiście biegam, bo ja oczywiście inaczej inaczej się nie poruszałam i mam takie spodenki, takie spódniczki i spodenki, co było kiedyś razem. Niby spodenki, ale takie w kształcie spódniczki. I ja mam w szoku, zupełnie o tym zapomniałam, nawet chyba nie mam żadnego zdjęcia w tych ubraniach. I on mi mówi, okej, to teraz niech się pokaże to, czego się boisz. I ja mu mówię, no ale nie ma nic. Ale on mu mówi, no to on jeszcze raz naciska i mówi, no to niech się pokaże to, czego się boisz, to, co powoduje twój strach. I ja już wiedziałam, o co chodzi, ale on jeszcze nie potrafił, prawda? Nie widział tego, co ja widzę. Ale ja mu mówię, ale nie ma nic. I on tak jakoś próbował zrozumieć, o co chodzi, a ja mówię, nie ma nic, ja się dlatego boję. I on mi mówi, wyjaśnij mi, o co chodzi. Ja mówię, jestem w swoim domu, w obecnym życiu oczywiście, jestem w swoim domu, tam są 3-4 piętra, ja jestem sama, totalnie sama, ja się boję. I on zaczął się mnie pytać, ale czy jest tam ktoś, kogo się powinnaś bać, czy tak, czy cokolwiek, co wywołuje twój strach. A ja mówię, nie, po prostu ja się boję, bo jestem sama. Nie ma rodziców. Mój tata, moja mama pracuje, a mój tata gdzieś sobie poszedł, ja jestem sama. Ja czuję strach. I co robisz? I widzę siebie w tym swoim pokoju, gdzie się chowam pod kocem i... Bo to jeszcze był taki dom koło lasu w ogóle. No ja nie pamiętam, żebym ja się bała, ale rzeczywiście ja byłam większość czasu sama. Ze swoimi psami i kotami. Większość czasu. Więc czuję strach i chowam się pod kocem, że ja czuję strach, że ja zostałam sama w tym domu i nie ma rodziców i może ktokolwiek przyjść i mnie ukraść, prawda? Jak to się dzieciom wtedy mówiło, że ktoś przyjdzie i ukradnie. Ja się boję, po prostu się boję. I później on mnie poprosił, okej, to zobaczmy, czy jeszcze jest coś, co wywołuje twój strach. I przenoszę się do kolejnego życia, do poprzedniego życia, gdzie właśnie jestem w Pradze. Jestem tym mężczyzną, już nie pamiętam, jak on się nazywał, ale no nieważne. Jestem, na początku jestem dzieckiem, małym dzieckiem. I jestem gdzieś na jakimś wzgórzu i widzę właśnie miasto, widzę właśnie Pragę tak z oddali i on mi mówi, gdzie jesteś, co robisz i dlaczego się, skąd pochodzi twój strach? Ja mówię, jestem na jakimś wzgórzu, jestem sama, ale boję się, bo znowu jestem sama. On mówi, dlaczego jesteś na tym wzgórzu, dlaczego się tam znajdujesz? Ja mówię, bo nie wiem dlaczego, ale się boję, jestem sama.
On mówi, no to idź do domu, zobacz, co się dzieje, gdzie są twoje rodzice, gdzie jest twoja rodzina. No i widzę rzeczywiście, że jestem w takim jakby mieszkaniu, w takiej kamienicy znowu w Pradze. Widzę siebie i rodzice się kłócą. Rodzice się kłócą, jest jeszcze małe dziecko w wózku, chyba dziewczynka mi się wydaje. I rodzice się kłócą i ja próbuję do nich mówić, on mówi, no powiedz coś do nich, niech zwrócą na ciebie uwagę. Ja do nich coś mówię, a oni się kłócą, po prostu nie zwracają absolutnie na mnie uwagi. I uciekam właśnie, uciekam na to wzgórze, bo tam jest spokój na tym wzgórzu, ale się boję, bo jestem znowu małym dzieckiem, które jest bez opieki, a rodzice tam zajmowali się kłótniami pomiędzy sobą, nie zajmowali się mną, prawda? I oczywiście ten terapeuta później, znaczy zobaczyliśmy takie najważniejsze wydarzenia odnośnie tego życia, że idę na studia, wyjeżdżam na studia chyba do Niemiec, zajmuję się właśnie architekturą wojskową, później, no właśnie, później to jeszcze wam opowiem w poprzednim, następnym filmiku o co chodziło, ale kończy się to życie i powinno się zacząć kolejne. I on mówi, przenieś się jeszcze do jakiegoś życia, przenieś się jeszcze w jakieś miejsce, jeżeli jest związane z twoim strachem. I właśnie przenoszę się po raz kolejny do życia Miriam. I on mi pomógł właśnie od początku do końca zobaczyć, jak to było, jak to wyglądało, że ja byłam w tej kamienicy, rodzice się pakują, chowają mnie, gdzieś ktoś tam ukryta na tym wozie, przewożona jestem do jakiejś właśnie takiej chatki drewnianej w lesie. Rodzice oczywiście już nigdy więcej nie zobaczyłam, rodziców nie zobaczyłam więcej. No i oczywiście dalej już było tak, jak wam opisałam, czyli mieszkam z tą babcią i później zostaję zagazowana w jakimś tam obozie. I właśnie czuję, we wszystkich tych życiach miałam takie właśnie poczucie, że jestem sama bez rodziców, taka bez opieki. Tak, no nie mogę powiedzieć, że na przykład w tym życiu byłam ciągle bez opieki, ale właśnie jako dziecko było, no wychowywałam się. Najwięcej czasu spędzałam sama, tak? Bo tam nawet jak do szkoły chodziłam, no to później przecież zanim mama wróciła, tata gdzieś zawsze gdzieś był. Gdzieś tam coś robił, zawsze zajęty. I wychowywałam się sama. I to był taki strach. Ja nawet nie wiedziałam w życiu, bym nie pomyślała, że to może być od tego. I to pochodziło jeszcze z poprzednich wcieleń, gdzie tak samo byłam bez rodziców. Niby byli ci rodzice, tak, w moim życiu, ale jednak no nie zapewniali mi tej opieki i tej obecności swojej, tej swojej miłości, prawda? W jednym tym kolejnym życiu tego w Pradze, no to zajmowali się kłótniami pomiędzy sobą, prawda? A w tym życiu Miriam to właśnie no po prostu ich zabrali, tak, Niemcy, i ich nie było. Mimo tego, że byłam chowana z tą kochającą babcią, nie moją babcią, to była jakaś obca zupełnie pani, która opiekowała się mną, ale byłam sama, tak? I w tym samo to przeżycie tego obozu, no to tam też byłam całkowicie sama, prawda? To było straszne, więc taki, słuchajcie, lęk, poczułam dopiero ten lęk, poczułam, skąd on pochodzi. Mimo tego, że podczas hipnozy byłam całkowicie bezpieczna i miałam taką świadomość, że jestem tylko i wyłącznie obserwatorem, że no nie czułam tam żadnych negatywnych emocji, ale czułam taką ulgę, że już teraz wiem, skąd to pochodzi, że to nie ma związku z tym życiem, że nic mi się nie dzieje, nic sobie nie wyobrażam i po prostu od tego momentu już ten strach się nie pojawiał, ten specyficzny strach. Tak jakbym się uleczyła z niego, bo po prostu zaakceptowałam, zrozumiałam, że nic się nie dzieje, że to było coś takiego, co już nie dotyczy obecnego życia, tak? Więc mogę to odpuścić i po prostu iść dalej. Kolejne moje przeżycia odnośnie reinkarnacji i wtedy właśnie też
podczas tej hipnozy zaakceptowałam to, że potrafię widzieć sama te swoje poprzednie życia, że one są, że one były prawdą. Tak miałam potwierdzone od terapeuty, że to rzeczywiście jest prawda, to co wszystko widziałam, że widzieliśmy to od początku do końca. Przerobiliśmy te życia. On już też wyjaśnił sporo, więc taka była totalna akceptacja, że tak to jest, prawda. I zaczęłam szukać jeszcze odnośnie przeszłości i przyszłości. Odnośnie przyszłości jakoś za dużo nie widziałam wtedy, jeszcze. Teraz już widzę dużo, ale na przykład zaczęłam pytać się, kim jestem i skąd pochodzę. I tutaj właśnie dostałam odpowiedzi i też nie od początku dostałam pełną odpowiedź, tylko dostawałam takie cząstkowe odpowiedzi, na ile byłam gotowa, prawda? I pamiętam, pojechałam na takie warsztaty z terapii energią i tam było po prostu, cuda się działy. Ja od pierwszego dnia to byłam zalana wizjami. Ktoś się pytał o coś, ja dosłownie za kilka minut, godzin dostawałam odpowiedź. I pamiętam, miałam taką niesamowitą wizję, gdzie miałam pokazane... W ogóle pamiętam, że siedzieliśmy na tarasie, wszyscy, była jakaś przerwa. Pomiędzy zajęciami siedzieliśmy na tarasie i ja tylko czuję, że coś przychodzi, że coś nadchodzi, że jakaś wizja, że coś się dzieje. I mówię, nie wiem dlaczego, ale muszę się położyć, tam były takie drewniane deski na tarasie, muszę się położyć na tej podłodze. I tak się kładę, strasznie miałam poczucie, że mi zimno w plecy. I tak się kładę, żeby to słońce mi padało na te plecy. I słuchajcie, nie wiem, czy minęło kilka sekund. Słyszę głos mojej znajomej, która miała taki śmiech, no taki wiedźmowaty, no jak taka wiedźma śmiejąca się troszeczkę, taka czarownica. I ja słyszę ten śmiech i słuchajcie, momentalnie widzę, że to słońce, które mnie tak piekło w plecy, to się przeradza w płomienie, prawdziwe płomienie. I ja jestem palona na jakimś stosie po prostu. Że w jakimś innym życiu po prostu byłam jakąś uznana za wiedźmę i zostałam spalona, bo wiedziałam więcej niż inni, zostałam spalona na stosie. I po prostu ja to czuję, tak, że się palę. I ja tak aż mówię, Jezu, czy to jest prawdziwe, czy nie. No ale ja słyszę te dźwięki tych innych ludzi, te głosy, ta muzyka, tak. Ale po prostu już mam wizję, że jestem w innym miejscu. Później tak samo widzę, że... I to było tak, jakby tył głowy mnie ogrzewało, też ten tył głowy mi ogrzewało to słońce i tam było takie... Pokazane, miałam kilka takich żyć właśnie, gdzie zostałam po prostu zamordowana, albo byłam jakąś taką, widziałam kobietą mieszkającą w lesie, która zbierała różne zioła i jakby, no nie wiem, czy się znałam na magii, czy po prostu znałam się na ziołach, ale też zostałam na przykład... Ktoś mnie tam zamordował, tak, bo też byłam uznana za jakąś wiedźmę. Później widzę na przykład, że jestem w jakiejś klatce i też mnie gdzieś tam wiozą, że mnie zamordują znowu, bo jestem uznana za wiedźmę i ja takie na nich klątwy rzucam, że ty przeżyjesz, ale umrą wszyscy, którzy cię... których kochasz. I to się rzeczywiście dzieje. I ja jestem taka, jestem w szoku, bo ja na przykład w tym obecnym życiu bym czegoś takiego, o czymś takim nawet nie pomyślała, że mogłabym komuś tak życzyć źle. I jestem w szoku, że Jezu, to ja? Że ja takie klątwy rzucałam. I rzeczywiście to się wszystko wydarzyło. Bo ja miałam takie poczucie z takiej, no że takie, to jest wszystko takie niesprawiedliwe, że dlaczego ja mam umrzeć? Przecież ja nic złego nie zrobiłam, prawda? Ale jeżeli tak, tacy jesteście, no to macie za swoje. I ja jestem w szoku. I później poczułam, że mam się zacząć przekręcać. Nie wiem dlaczego. I tak jak ja się przekręcałam, tak słońce mi padało na różne części głowy. I tak jakby każda część głowy... Ja nie potrafię tego wyjaśnić. Każda część głowy symbolizowała inny rodzaj życia. I później na przykład miałam taką kategorię, na przykład
takie osoby bardzo bogate. Widzę siebie w postaci mężczyzny, który ma jakiś tam bank, posiada na własność i który jest strasznie, strasznie zły. Takim złym człowiekiem, typu, że ja mam pieniądze, to mogę wszystko i wy musicie robić moje rozkazy na przykład. I ja znowu szok, że Jezu, czy to ja? To ja jestem czymś takim, kimś takim? Później znowu widzę jakiegoś kowboja, czy nie kowboja, nie wiem, który po prostu chodzi i zamorduje ludzi, tak? Taki było... Kolejny taki właśnie... Kolejna taka dziedzina ludzi to byli właśnie bardzo źli ludzie. Kolejna dziedzina ludzi to była na przykład artyści. Artyści i nie tylko artyści, ale tacy ludzie, którzy wolą żyć z dala od innych, w spokoju, coś tam sobie tworzą. I właśnie widziałam kilka takich żyć. Gdzieś tam mieszkałam w jakimś małym domku, gdzieś koło lasu, coś tam sobie tworzyłam, na przykład z drewna. I też na przykład to obecne życie moje, mimo tego, że ja jeszcze nic nie tworzę nadal, ale kiedyś mi to wyjdzie, kiedyś zacznę, to właśnie to, no tak, no to architekt to też tam coś tam tworzy, nie? Ale takie bardziej ręczne prace. Też to moje życie właśnie obecne należało do tej dziedziny. Że jestem taką osobą, która woli być gdzieś tam sama, z dala od innych, w swoim spokoju, w kontakcie z naturą i... Kilka jeszcze takich właśnie żyć widziałam, już teraz nie pamiętam. Później kolejna dziedzina to była takich ludzi, którzy... Też pojawiła mi się tam Miriam właśnie. Takie życia, które... Takie bardzo dobre, takie bardzo delikatne życia, które tam nie wnosiły żadnych traum i tak dalej. Takie neutralne bardziej, może tak określę. I kolejnie, jak ruszałam, przesuwałam się i to słońce mi padało na różne części właśnie głowy, to właśnie pojawiały się te różne dziedziny. Już nie będę teraz wszystkich opisywać, ale byłam dosłownie wszystkim. Znaczy wszystkimi rodzajami ludzi, tak? Później mówię, dobrze, ale dobra, idźmy dalej, już za dużo tego, nie chcę więcej wiedzieć. Tak, na przykład widziałam też siebie gdzieś w Egipcie, na przykład widziałam siebie jako przewodnik, że przewodziłam jakimiś innymi ludźmi na przykład, gdzieś tam w Egipcie, gdzieś tam w Grecji właśnie. Takie ważniejsze osobistości, tak? A później widziałam siebie jako biedak, tak? Że umierałam gdzieś na ulicy przez jakąś w ogóle, jakąś właśnie epidemia była wtedy, ale zupełnie inna. Gdzieś umieram na ulicy, w ogóle nikt nie zwraca na mnie uwagi, bo jestem jakimś biedakiem. Później też jestem jakimś takim w ogóle żebrakiem na ulicy. No po prostu od najbogatszych do najbiedniejszych, od najlepszych do najgorszych, tak? Od najbardziej posiadających władzę do takich wręcz niewolników. No po prostu wszystkim. Zaraz coś mnie atakuje, idź sobie. Później zaczęłam się pytać, dobrze, okej, byłam wszystkimi rodzajami ludzi, tak? Co dalej? Później na przykład zaczęłam widzieć, że jestem zwierzętami, tak? Że jestem jakimś koniem, pamiętam, jakimś motylem, ptakiem, różne zwierzęta. I to było niesamowite doświadczenie, przeżyć to, jak to jest być na przykład zwierzęciem, tak? To było niesamowite dla mnie. Przepiękne. Później mówię, okej, to co dalej? I dalej miałam pokazane, że na przykład jestem drzewem, tak, po prostu stoję sobie i tam, wiesz, zmieniają się te epoki mówię, pory roku, zmienia się pogoda, tak, ja sobie po prostu stoję, po prostu jestem, tu i teraz. I to jest cudowne, to było cudowne, cudowne uczucie. Bo o wiele bardziej wolałabym być drzewem niż człowiekiem, który się wiecznie stresuje. I to było niesamowita dla mnie lekcja. Później na przykład widzę, że jestem skałą. I tak samo, ta skała po prostu jest. Ja po prostu jestem, ja nie robię nic. Nic, po prostu jestem i to jest tak cudowne uczucie, niesamowite, to no nie mogę tego opisać, po prostu trzeba to przeżyć, tak? Jeszcze
Jeszcze widziałam, pamiętam, że byłam krową chyba jakąś. I później z tej krowy robi się but. Jej skórzany but i nawet nawet zobaczyłam, że ja byłam tym butem. No, doświadczyłam bycia butem, gdzie po prostu we wszystkich tych rzeczach to po prostu jesteś. Cokolwiek się z tobą dzieje, to po prostu jesteś. I też chyba mam jeden artykuł, możecie sobie zajrzeć, gdzie opisuję, jak byłam makiem, polnym makiem i motylem, gdzie zapytałam się wtedy podczas właśnie tej wizji, co się dzieje, jeżeli przyjedzie kosiarka i mnie zetnie, tak? I że nic, po prostu jest. Później jesteś kawałkami kwiatka, później się robi z ciebie ziemia, później no niesamowite uczucie, tak? Wszystko to było tak piękne, o wiele piękniejsze od tych przeżyć jako ludzie. W każdym bądź razie aż doszłam do końca samego tak tej głowy, tak, ze wszystkich stron i mówię, okej, dobrze, czyli byłam wszystkim, tak, zwierzętami, rzeczami, drzewami, roślinami, skałami, tak, wszystkim, co można spotkać na ziemi. I później mam tak, okej, a co jest tutaj na środku głowy, tak? I przesuwam się tak, żeby słońce mi zaczęło grzać tam na czubek głowy. I pojawia mi się, słuchajcie, Jezus, gdzie ja w ogóle, ja byłam strasznie niewierząca i do tej pory tak, okej, już zaakceptowałam to, ale też tak, no tak z przymrużeniem oka. I tak się na mnie patrzy tylko, ja mówię, no nie, w ogóle, ja nie chcę Ciebie widzieć, więc ja jestem niewierząca, ja nie wiem, nie chcę w ogóle w takich przedstawieniach. Mogę uwierzyć w energię, mogę uwierzyć w reinkarnację, ale w takich przedstawicieli duchowych to na przykład, no nie bardzo chcę uwierzyć, nie? No ale on się śmieje, okej, dobra. Tak jakby wiedział, że tak zareaguje, no oczywiście, że wiedział. I później ja mówię, okej, dobrze, to co masz mi do pokazania, tak? Ja mówię, dobra, akceptuję to, nie bardzo chcę Cię widzieć, nie bardzo chcę w Ciebie wierzyć. Jakbym zobaczyła jakąś Buddę, czy tak, to, czy inną jakąś postać, to o wiele chętniej bym uwierzyła na przykład niż w Jezusa. Nie wiem dlaczego, ale mam strasznie takie niemiłe doświadczenie odnośnie religii w Polsce i księży i w ogóle. Może dlatego taki mam właśnie, nie, jakby tak, no odrzucam tą teorię, ale no okej. Mówię, co dalej? Co chcesz mi pokazać? I on mnie bierze gdzieś do góry, lecimy do góry i widzę taką wielką, ogromną kulę światła, gdzie ja się tak zatrzymałam i tak już widzę, że tam, że nie bardzo chcę, bo wiem, jaką odpowiedź dostanę, tak? Ale nie, jeszcze tak nie chciałam poznać tej prawdy, więc pytam się go, co to ma być, tak? Czy to ma być Bóg, tak? Czy mam uwierzyć teraz w Boga, tak? A on się śmieje i mówi, po prostu doświadcz tego, nie musisz uwierzyć, nie musisz nazywać, po prostu doświadcz tego. I tak jakbym przemieniam się, znaczy jakbym tak się zlepiała z tą kulą światła, i się staję taką maleńką cząsteczką, takim fotonem światła. I po prostu, słuchajcie, to było najcudowniejsze doświadczenie, jakie kiedykolwiek miałam w życiu. Jedno z najcudowniejszych. Po prostu jestem bezwarunkową miłością i tam jest wszystko i nic w tym samym miejscu. Po prostu jestem, po prostu istnieję. I to jest no, po prostu taka nirwana. Niesamowita radość, po prostu łzy mi ciekły po policzkach, bo to było nie do opisania, ta radość tego bycia tam, po prostu ja tam nic nie robiłam, po prostu byłam sobie tak sobie jakby krążyłam sobie w tym, nawet nie wiem czy krążyłam, po prostu gdzieś tam byłam pomiędzy tymi innymi fotonami tego światła i to było tak niesamowite, tak cudowne uczucie, zalała mnie taka niesamowita, bezwarunkowa miłość, że no nie do opisania, tak? I od tego momentu zaczęłam się otwierać na tą
teorie, czy na to, może nie tyle na, nie lubię tych nazw typu Bóg, tak, i tak dalej, no bardziej na przykład wolę źródło, ale zaczęłam się na to otwierać. Chciałam, nie chciałam, doświadczyłam tego, jak już czegoś doświadczę, to już się otwieram na to. I kolejna sprawa, i to było odnośnie ziemskich żyć, ziemskich doświadczeń. A kolejna sprawa to zaczęła się moja kolejna historia z reinkarnacją, która wybiegała właśnie podczas tej jednej z wizji, mam pokazane, właśnie przeczytajcie sobie o tym maku. Ja tam linka, jak przypomnę sobie, to wkleję linka pod spodem. Miałam pokazane właśnie planetę Ziemię, że i zapytałam się wtedy, czy no ale Ziemia już jest tak zniszczona, że, no, że przetrwa, nie przetrwa, już tak jak dalej będziemy kontynuować jako ludzie, to po prostu tej Ziemi niedługo nie będzie, prawda? I mam pokazane taki jakby zoom out. I widzę tak jakby z oddali, że okej, tutaj Ziemia jest zniszczona, ale tu już powstaje inna planeta, gdzie już jest z tej strony, gdzie Ziemia jest zniszczona, to tu już jest zielona ta nowa planeta, więc miałam pokazane, że wszystko jest w takiej totalnej harmonii, że tu coś umiera, a tu coś się rodzi. I nawet jeżeli chodzi nie tylko ludzie, czy zwierzęta, czy drzewa, tylko nawet całe planety, prawda? I tam miałam właśnie taką jeszcze sesję hipnozy jeszcze z moją znajomą, gdzie pytałyśmy właśnie o tą nową Ziemię, ale to już inny temat zupełnie. W każdym bądź razie zaczęłam, pojawia mi się w pewnym momencie, jak już ogarnęłam trochę ten temat tej reinkarnacji i tych życia po życiu i tego temat, tego źródła Boga i jakiejś takiej siły wyższej, która jest gdzieś tam i operuje z tego poziomu bezwarunkowej miłości, to później, jak już pojawił się mój bliźniaczy płomień i tak dalej, pojawia się w śnie mój bliźniaczy płomień i trzyma tak na rączkach cztery książki. I ja jak się obudziłam, to był taki bardzo żywy sen, znaczy sen symboliczny, ale tak jakby miałam wrażenie, że on tam rzeczywiście był. Jak się obudziłam i tak, jejku, to on tu był? Czy to był sen? W ogóle taki szok. I jak się obudziłam, to dokładnie wiedziałam, dokładnie, które książki powinnam przeczytać. Dwie już z nich miałam, bo dotyczyły, one były właśnie tej Dolores Cannon, bo ja już się miałam wtedy zajmować tą hipnozą, tak? Już szukałam tego, więc mówię, zacznę od książek, skoro nie stać mnie na te kursy, to przynajmniej sobie poczytam książki. Ale jakoś nie mogłam się na nie zabrać, prawda? Do nich zabrać. I tak zaczęłam czytać te książki, te dwie kolejne już sobie zamówiłam i słuchajcie, to pierwsze to było właśnie o reinkarnacji, o tym, jak dusze sobie, jak podczas hipnozy właśnie ludzie przypominają sobie swoje poprzednie życia i też były właśnie takie okresy pomiędzy tymi wcieleniami, co tam się dzieje, jest też wyjaśnione. Już nie będę tego opisywać, możecie sobie poczytać książki, ja wam tylko chciałam swoje własne doświadczenia opisać. I zaczynam czytać te książki i po prostu doznaję szoku. Pierwszą zaakceptowałam, wszystko mi wyjaśniła, bo już wiedziałam, że to tak jest, tak? Druga, no coś tam się dzieje. Trzecia to chyba była właśnie o wolontariuszach Nowej Ziemi. Jak zaczęłam czytać tą książkę, to słuchajcie, moja znajoma przeczytała ją w 2 doby, mimo tego, że tam jest bardzo wiele stron, chyba 500 stron. A ja, mi zajęło chyba to pół roku, bo czytałam stronę, góra dwie i po prostu chciało mi się wymiotować z tego wszystkiego, bo mój organizm, moja świadomość, mój logiczny umysł tak z tym walczył, że ja w środku wiedziałam, że to jest prawda, to wszystko, ale ja tak z tym walczyłam, że po prostu chciałam się fizycznie, moje ciało fizycznie reagowało, chciało mi się wymiotować za każdym razem, mówię, nie mogę przeczytać więcej, bo
Były na przykład opisy jakichś miast na innych planetach, opisy innych planet i ja, słuchajcie, po prostu mi się pojawiały sceny. Momentalnie jak tą książkę czytałam, to mi się pojawiały sceny, że ja tam jestem, że ja to znam i ja tego doświadczam i po prostu taka pamięć jakby mi się otwierała. O matko, i to było straszne, ja po prostu nie mogłam tego zaakceptować. I tam jeszcze taka bardzo fajna książka chyba właśnie ci... Ogrodnicy Ziemi, jak to jest po polsku, nie wiem. Właśnie, ja podam linki, jeżeli podam tytuły książek. Właśnie jest taka teoria, nie teoria, tylko właśnie podczas hipnozy wszystkie te historie, które ona opisuje, są po prostu historiami, które innych ludzi, którzy opisywali je podczas hipnozy. I jest tak pokazane, że Ziemia jako Ziemia została, że życie na Ziemi zostało jakby zasadzone przez inne istoty, które już gdzieś tam istniały w kosmosie, prawda? I ja podczas hipnozy właśnie z moją znajomą widzę, że ja właśnie jestem w tej ekipie i ja sadzę te jakieś rośliny czy coś tam, zajmuję się tymi nasionami, zbieram nasiona na przykład z różnych planet i po prostu szok kolejny. To był szok za szokiem dla mnie. To wszystko był taki wybuch tych wizji, autohipnoza, tak? I hipnoza właśnie z Florą, z moją koleżanką, która przeprowadzała na mnie, żeby dowiedzieć się coś więcej. Ona się interesowała właśnie tematem nowej Ziemi, prawda? Więc miałam pokazaną taką scenę właśnie podczas tej hipnozy z Florą, że chciałam się dowiedzieć, kim byłam wcześniej, czy miałam jakieś życie na innej planecie. I widzę taką czerwoną planetę, właśnie widzę, że zbieram te nasiona. I jeszcze mam pokazaną taką scenę, ona mi mówi, opisz się, jak ty wyglądasz. A ja tak jakbym mogła po prostu zmieniać sobie takie nogi, tu kurze łapki, tutaj twarz taka, tu oczy takie, nos taki i w ogóle hi 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 ha ha ha, tak? Ktoś tam się ze mnie w tle śmieje. Ja mówię, słuchajcie, no kurczę, robię hipnozę, to poważna sprawa, no nie nabijajcie się ze mnie, nie wiem kto tam jest na górze, kto tam właśnie uczestniczy w tej naszej hipnozie, ale to nie jest śmieszne, tak? I odpowiedź była taka, że to wszystko, co zobaczyłam, te wszystkie takie, wszystkie różne takie pomieszane postaci, to wszystko istnieje gdzieś tam we wszechświecie. I ja tym wszystkim również byłam. To nie były tylko ziemskie życia, ale też te różne życia na innych wymiarach, na innych. Na przykład widziałam siebie tylko w formie energii. Tak, nie mam fizycznego ciała, ale na przykład planeta jest fizyczna, jest prawdziwa, ale my tam żyjemy w formie energii. Tak, jakby jakiś człowiek tam na przykład odwiedził taką planetę, no to bym na przykład mnie nie zobaczył, ale ja tam jestem. Ja tam żyję i tam są całe były takie jakby miasta, które były tylko w formie energii. Więc miałam później pokazane właśnie, że to wszystko to jest prawda i też zaczęłam dochodzić do takiej prawdy o sobie, że ja nie tylko jestem, że ja... Znaczy wtedy jeszcze nie znałam całej prawdy, znów tak jak mówię, tylko taką część, że właśnie mam jakieś tam inne swoje doznania, przeżycia na innych planetach. A później dopiero, na przykład wiele miałam już, jak zaczęłam przeprowadzać sesje hipnozy z innymi ludźmi, to oni bardzo często widzieli siebie w poprzednich życiach, widzieli właśnie bardzo często podczas hipnozy pojawiali się ich przewodnicy duchowi, ich rodzina z innych planet, z innych wymiarów. Też podczas channelingów bardzo często widziałam, na przykład nie łączyłam się ze swoim wyższym ja, a łączyłam się z ich przewodnikami albo z ich rodziną, albo z tymi ich opiekunami. Nawet nie, to nie byli nawet przewodnicy duchowi, ale jakby część właśnie ich rodziny z innych planet była tutaj gdzieś w okolicach tej ziemskiej przestrzeni, gdzie oni się kontaktowali telepatycznie z tą daną osobą i przesyłali mu
jakieś informacje i on był też, no, dużo takich właśnie, to jest konkretną osobę pamiętam, że właśnie zawsze jest prowadzony, mimo tego, że nie wiedział o tym, to mój znajomy akurat, mimo tego, że nie wie tego świadomie, ale zawsze jest telepatycznie, dostaje informacje, on po prostu myśli, że on coś tam wymyślił, tak, że on na ten pomysł wpadł, a to nie, to było czysto telepatycznie przesyłane wiadomości i kilka mam takich osób, właśnie koleżanki, znajome i osoby takie totalnie obce mi, prawda, i zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ja widzę tą rodzinę, tych innych ludzi, tą prawdziwą rodzinę, tak. I to byli właśnie ci wolontariusze, o których będę jeszcze mówić w osobnym filmiku. To są dusze, które po prostu przyszły tutaj pomóc, które nie mają ziemskich wcieleń, albo kilka tylko ziemskich wcieleń. Nie są związane z tą ziemską karmą w każdym bądź razie. I co dalej się dzieje? I zaczęłam tak pytać, dlaczego ja nie wiem. Dlaczego ja nie mogę zobaczyć swojej rodziny, tej takiej ostatniej rodziny, tak? I bardzo często miałam takie poczucie, że zalewa mnie bezwarunkowa miłość, że ktoś na przykład jakby mnie dotykał. Czułam taką energię po prostu, nie to, że dotyk, ale taką energię, która na mnie spływała i wiedziałam, że to są jakieś istoty, które się mną opiekują. Ja myślałam na początku, że to są jacyś moi przewodnicy duchowi i tak dalej, ale w pewnym momencie już tak długo pracowałam z innymi i mówię, chcę poznać prawdę, kim ja jestem, skąd ja pochodzę, dlaczego ja nie widzę swojej rodziny, że widzę rodziny wszystkich innych, a nie widzę swojej. I dostałam taką odpowiedź momentalnie, że my nie możemy się... Aha, ja też prosiłam, żeby mnie na przykład nie odwiedziła taka moja rodzina, tak? Bo to też jest możliwe. Ale miałam powiedziane, że oni nie mogą zejść, oni są na innym wymiarze, o wiele wyższym, w formie wibracji, w formie energii i nie mogą do mnie zejść, nie mogą mi się pokazać, bo po prostu to jest zupełnie inny wymiar i nie mogą się łączyć. Mogą się łączyć ze mną energią, telepatycznie, tak, ale ja fizycznie nie mogę ich zobaczyć nigdy. I dopiero wtedy, dzięki mojemu właśnie bliźniaczemu płomieniowi, zaczęłam poznawać prawdę, zaczęłam taką do końca prawdę, której, no oczywiście osoba niewierząca, jak ma w to uwierzyć, tak? I zaczęłam robić sesje innym ludziom też, którzy na przykład zaczęli mnie widzieć w formie anioła, tak? Wiesz co, ale ty masz skrzydła, ty jesteś aniołem, tak? Ja mówię, ja aniołem w ogóle, co wy mi opowiadacie? I później, i teraz też ostatnio dostałam od kolejnej osoby, której robiłam channeling, tak, która mi wysłała, ja ciebie tak widzę, no i widzę siebie w postaci anioła, oczywiście w tych kolorach, których inni mnie widzą, w ogóle szok. I że na obecnej, że dusza na przykład się rozwija, tak, że musi doświadczyć wszystkiego w różnych formach, i później idzie na kolejny poziom, na kolejny wymiar, jakby jak miałam to tak wyjaśnione, kolejny wymiar. I ja miałam powiedziane, że już jestem gdzieś tam na poziomie siódmego wymiaru, co nie wiem do tej pory, co to tak dokładnie znaczy, ale no jakoś powiem, przyznam się szczerze, że nie bardzo chcę wiedzieć, już nieważne, już bardziej chcę się skupić teraz na obecnym życiu niż tam na tym, skąd pochodzę, bo i tak tam wrócę, i tak tam kiedyś wrócę, więc póki co muszę odwalić tutaj robotę. I takie właśnie dzięki mojemu bliźniakowi zaczęłam poznawać, tak widziałam, że jakby ciała się łączą i my się robimy taką kulką jakby, a za nami jest taka wielka postać właśnie takiego jakby anioł, coś ze skrzydłami w każdym razie, ale ogromne, to my po prostu jesteśmy takimi maluszkami i nas tak obejmuje skrzydłami i wtedy robimy się taką wielką kulą światła i odlatujemy. Tak jakby moje, ja to właśnie najczęściej jak rozmawiam z moim wyższym ja, to mam takie poczucie, że właśnie rozmawiam z tą istotą, która nas obejmuje, która jest, a raczej ja jestem częścią jej. Tak, ja i bliźniak jesteśmy takimi cząsteczkami, jakby przedłużeniem tej istoty. Więc
To jest taka moja historia. W wielkim, ogromnym skrócie, bo tego było dużo, moich doznań było dużo, wizji było dużo. Podczas medytacji widziałam mnóstwo takich poprzednich żyć.